Witam wszystkich. Często, gdy zepsuje nam się jakaś świetlówka kompaktowa, taka jak ta tutaj, wyrzucamy ją, bo myślimy, że jej się po prostu nie da naprawić. Myślimy, że ona jak się przepali, to można ją wyrzucić tak jak zwykłą żarówkę, ale to nieprawda. Można ją naprawić całkiem niedużym kosztem i będzie nam ona wtedy służyć przez kolejne kilka lat. Jak widzicie, mam tutaj takie trzy. Każda ma inny problem. W tej były zimne luty, czyli raz świeciła, raz nie. W tej był przepalony żarnik. Tutaj wrzucę jeden z tych żarników. A w tej z kolei przepalił się żarnik i wybuchła cała elektronika. Więc może na razie odłóżmy sobie te dwie na kolejny odcinek, bo to jest odcinek pierwszy. I skupmy się na tej. Zrobię o niej oddzielny odcinek, ponieważ to nie jest taka byle jaka żarówka. To jest naprawdę żarówka wiekowa. Jeszcze wyprodukowana w Polsce, a nie w Chinach. Ona ma ze 20 kilka lat, jak sądzę. Zrobiłem jej renowację, co znaczy wszystko tutaj wyczyściłem. Wymyłem. Jak widzicie, ona jest teraz już czysta. Wszystko jest tutaj bielutkie. No i jedyne, co tutaj musiałem zrobić, żeby ją naprawić, to poprawić wszystkie luty. Jak widzicie, po prostu jeżeli mamy taką żarówkę, która raz świeci, raz nie, najlepiej jest tutaj wszystkie luty pociągnąć cyną. Teraz widzicie, ładnie się wszystko błyszczy. Nie ma tu żadnych elementów, które latają luzem. Tutaj na drugiej płytce zrobiłem to samo. No i co już pewnie zauważyliście, mimo że to jest dosyć stara żarówka, ona jest tutaj dosyć skomplikowana. Tutaj jest dużo tych elementów SMD. A w dodatku to nie są zwykłe tranzystory, takie jak w tych większości tanich chińskich żarówek, tylko to są MOSFETy. I transformator nie ma takiego drugiego tutaj, takiego jak może pokażę w tej. Widzicie, nie ma tam takiej małej cewki obok tego większego. Tylko jest po prostu jeden taki z dwoma uzwojeniami. Więc myślę, że warto byłoby pokazać schemat tej żarówki, bo ona jest nie do zdarcia. Świeci 20 kilka lat, ona w ogóle jest starsza ode mnie, ta żarówka. No i jak widzicie, narysowałem tutaj jej schemat. Jeśli chodzi o naprawę tej żarówki, to tak właściwie tyle. Po prostu poprawiamy te luty. A jej schemat wyglądał tak, trochę jest duży, nie mieści mi się w kadrze. Schemat wyglądał tak. Statecznika do świetlówki na MOSFETach. Bo to, że to jest w żarówce, nie znaczy, że nie można tego używać do świetlówek. Można to też użyć do zwykłej świetlówki, takiej jak ja pokazywałem w filmie o stateczniku do świetlówki. Jak ktoś chce, może go sobie obejrzeć, jest o tutaj w tym momencie. Dobra, ja może tutaj tak przejadę tym schematem, żeby to wszystko było widać. Jak ktoś chce, może się mu przyjrzeć. Tak on wygląda. No i dokończmy sobie naprawę żarówki. Wlutowałem tutaj kable. Jak widzicie, jedyne co muszę zrobić, to teraz po prostu złożyć. I zaraz zobaczycie, że żarówka znowu będzie świecić. Będzie tak, że raz świeci, raz nie świeci. I w ten sposób dwudziestokilkuletnia żarówka jest gotowa na kolejne kilkanaście lat świecenia. Jak widzicie, po prostu wystarczy poprawić luty i później złożyć ją tak samo, jak była złożona na początku. No ja jeszcze będę musiał coś tutaj poprawić, bo jak widzicie, lata to luźno, zarówno to, jak i to, no po prostu ze starości. Ale zaraz wam pokażę, że żarówka świeci. Podłączmy sobie naszą żarówkę. No i proszę, widzicie, świeci. Już nic tutaj nie przerywa. Żarówka naprawiona. I widzicie, zamiast kupować nową żarówkę, naprawiłem sobie starą i mogę jej dalej używać, ona dalej będzie mi świecić. Więc jak widzicie, naprawa w większości takich żarówek nie jest wcale taka trudna. Dobra, jeśli chodzi o tą żarówkę, to tyle. Teraz jeszcze opowiem wam trochę o tym schemacie takiego statecznika na MOSFETach. Właśnie identycznego, który jest w tej żarówce, bo to właśnie ten schemat. No widzicie, mamy mostek prostowniczy, taki rezystor ograniczający prąd początkowy ładowania tego tutaj kondensatora. Dosyć dziwny, 385 V, w dzisiejszych czasach już się chyba takich nie spotyka. Tu jest jeszcze cewka, no tradycyjnie taki dzielnik pojemnościowy dla jednej końcówki, jednej z grzałek. No i tutaj się kończy jedna płytka, bo widzieliście, tam były dwie płytki, to jest ta, na której jest mniej elementów. A tutaj zaczyna się, tu jest reszta, czyli ta druga płytka, tutaj jest już ta świetlówka. Jak widzicie, tradycyjnie oba żarniki są połączone takim tutaj kondensatorem i kondensatorem z termistorem PTC równolegle. To jest dla ciepłego startu, to właśnie dzięki temu ta żarówka tak długo świeci, bo ma ciepły start. W dzisiejszych czasach większość chińskich żarówek ma zimny start i one nie są tak długowieczne jak ta. Ogólnie w dzisiejszych czasach te żarówki świecą nawet dłużej niż dzisiejsze żarówki LEDowe. Nie twierdzę, że wszystkie dzisiejsze LEDowe są do niczego, ale część tak. Niektóre potrafią się przepalić po miesiącu, po roku, tylko niektóre świecą tyle, ile rzeczywiście jest napisane na opakowaniu. No jak widzicie, tutaj są te dwa MOSFETy. To są STD2N32. Tutaj jest taki układ na diodach Zehnera. Ta cewka. Tutaj jest taka cewka do podtrzymywania oscylacji z takim gasikiem na diodach Zehnera i rezystorze. Tutaj jest układ startujący. Po prostu po podłączeniu tutaj zasilania ładuje się tutaj ten kondensator. Jak widzicie, przez te dwa rezystory on się nam ładuje. A jak napięcie przekroczy napięcie przewodzenia Diaka, czyli jakieś 30 chyba 2 V, ten MOSFET się otwiera i zaczyna nam to tutaj oscylować. Tu też jest taki tranzystor w układzie oscylacyjnym. No i tak się prezentuje schemat długowiecznej żarówki Philips 20 W. Myślę, że to jest ogólnie jedyny film na YouTubie, który pokazuje właśnie schemat tej żarówki i jej naprawę. Nie twierdzę, że to jest faktycznie jedyny film, no ale ja się nie spotkałem, żeby ktoś pokazywał schemat takiej starej żarówki i jeszcze ją naprawił. Więc jak widzicie, macie tu do czynienia z unikatem. Dzisiaj nie kupicie już takiej żarówki. A nawet jak taką macie, to dbajcie o nią, żeby służyła wam jak najdłużej. Bo to jest, można powiedzieć, już zabytek, już się takich nie produkuje. Oczywiście możecie spróbować sobie zbudować taki statecznik na MOSFETach i zasilić nim jakąś świetlówkę, zobaczyć jak on działa. Ja na razie nie planuję tego robić, bo już jedną świetlówkę mam. Tak jak już wcześniej wspominałem, zrobiłem sobie elektroniczny statecznik i zamocowałem świetlówkę. Właśnie to ta świetlówka mi tutaj oświetla biurko w tym momencie. Nie mryga, jak widzicie, dzięki elektronicznemu statecznikowi. No i to wszystko w tej pierwszej części naprawy żarówek. W drugiej części zajmiemy się resztą, czyli tymi dwoma. Jeśli się podobało, dajcie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów, i przy okazji wesprzeć kanał. Subskrybujcie go, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach.